Wczoraj w Skarżysku gości 50-osobowa grupa pielgrzymów z Białorusi, którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Oficjalnie w naszym mieście powitał ich wczoraj Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta. Młodzież przez kilka dni będzie miała okazję poznać Skarżysko i region świętokrzyski. Wczoraj przed południem po mszy świętej w Ostrej Bramie pielgrzymi udali się do Miejskiego Centrum Kultury. Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta, życzył pielgrzymom udanego pobytu w Skarżysku. Odczytał również list skierowany do nich przez prezydenta miasta Konrada Kroniga. Jest to miasto, które w ostatnim czasie przeszło bardzo dużą przemianę. Jesteśmy miastem bardzo otwartym na wszystkich, na ludzi, na przedsiębiorców. Dlatego bardzo, bardzo po raz kolejny powtarzam, cieszę się, że możemy Was gościć, że będziecie się tutaj przygotowywać do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pragnę jednocześnie przeprosić w imieniu Pana Prezydenta Konrada Kronika, że nie może Was przywitać osobiście. Dlatego przeczytam w jego imieniu krótki list skierowany do Was. Szanowni Państwo, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży 2016 roku. Serdecznie witam Was w Skarżysku Kamiennej. Ogromnie cieszę się, że możemy Was gościć w naszym mieście w ramach Światowych Dni Młodzieży i że właśnie u nas będziecie przygotowywać się do spotkania z papieżem Franciszkiem i pielgrzymami z całego świata, które za kilka dni odbędzie się w Krakowie. Od dawna z podekscytowaniem przygotowywaliśmy się do spotkania z Wami i pragnę zapewnić, że dołożyliśmy wszelkiej staranności, by jak najlepiej zaplanować Wasz pobyt w Skarżysku Kamiennej. Jestem głęboko przekonany, że czas spędzony w regionie świętokrzyskim będzie okazją do poznania naszych zwyczajów, kultury i historii, do integrowania się, zawiązywania przyjaźni, a także do dobrej zabawy. Liczę, że będziecie mogli bliżej poznać Skarżysko oraz region świętokrzyski, a nasze piękne krajobrazy i nasza gościnność na długo pozostaną w Waszej pamięci. Życzę Wam niezapomnianych przeżyć i zapraszam nasze gościnne progi ponownie. Z pozdrowieniami prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Kronik. Ja również dołączam się do tych życzeń. Myślę, że ten pobyt będzie niezapomniany. Zaraz zobaczycie tutaj przedstawienie teatru działającego w Miejskim Centrum Kultury. Później udacie się do Muzeum Orła Białego, gdzie jeszcze raz ja podjadę, żeby się z Wami spotkać. No i jutro tutaj ksiądz Rafał zaplanował Wam zwiedzanie województwa świętokrzyskiego, a wieczorem spotkamy się na rozgrywkach sportowych. Także wszystkiego dobrego i życzę udanego pobytu. Gości powitała również dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Cieszę się niezmiernie, że Miejskie Centrum Kultury może witać tak zaprzyjaźnioną młodzież i księży. Witam serdecznie jeszcze raz. Pielgrzymi i towarzyszące im osoby obejrzeli również spot przedstawiający nasze miasta, następnie spektakl w wykonaniu Teatru Bez Maski, działającego w Miejskim Centrum Kultury pod kierunkiem Jagody Juchniewicz. Pielgrzymi mogli również zobaczyć najnowszą wystawę w Galerii Miejskiego Centrum Kultury. Po krótkiej przerwie wszyscy udali się do Muzeum Orła Białego. Goście zobaczyli Wielki Piec, tam również zjedli obiad, a następnie udali się do Muzeum imienia Orła Białego. Z dużym zainteresowaniem oglądali eksponaty z czasów II wojny światowej, zarówno te wystawione w budynku, jak również ekspozycję plenerową. Wieczorem natomiast odbywał się wieczór uwielbienia w kościele ojców franciszkanów. Plan wizyty pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży jest bogaty. Dzisiaj zaplanowano m.in. wycieczki po regionie świętokrzyskim, a wieczorem rozgrywki sportowe pomiędzy drużynami księży i samorządowców oraz pielgrzymów i wolontariuszy. Swój pobyt w Skarżysku młodzież z Białorusi na pewno będzie mile i długo wspominać.